To jest sprawa życia i śmierci dla zakładu Wałtosan, które po to kupiono, po to wydano pieniądze PGZ-u, żeby produkowały autobusy dla wojska. To jest zbędne, bo nie wszystko, co jest potrzebne wojsku, musi być produkowane przez firmę podległą Ministerstwu Obrony. Na tej zasadzie MON powinien piekarnię mieć, masarnię. Po to jest rynek, żeby kupować najlepsze produkty. Ale skoro już kupiono, to totalną kompromitacją jest to, że nie potrafiono tak tego zorganizować, żeby zakłady Autosan produkowały autobusy dla wojska. Takich ludzi powołał Antoni Macierewicz do PGZ-u i skoro tam są właściciele sklepów z rybkami czy dyrektorzy domów kultury jako prezesi firm zbrojeniowych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, to nie dziwi mnie to, że są niekompetentni. Czego się Macierewicz nie dotknie, to wypada mu z rąk i tak mamy też i w tej sytuacji. Jest to szczególnie żałosne, bo najpierw niepotrzebnie kupił fabrykę autobusów po to, żeby ona produkowała autobusy dla wojska, a potem ta kupiona przez niego fabryka nawet nie jest w stanie wystartować w przetargu. Ale minister Kownacki znalazł innego winnego, mówi, że to pracownik poprzedniej ekipy, dyscyplinarnie już zwolniony, wszczęte śledztwo w tej sprawie. Są mistrzami w znajdowaniu winnych i szukaniu odpowiedzialności wszędzie, tylko nie u siebie. Po co kupował Macierewicz fabrykę autobusów? Za to, co się dzieje w tej fabryce, odpowiada Antoni Macierewicz, PGZ, prezes tej firmy. Ja sobie nie wyobrażam, że to na jednym pracowniku wisi odpowiedzialność za najważniejszy przetarg w ostatnich latach dla tych zakładów. To prezes powinien pilnować, a nie zwala się na pracowników, którzy byli zatrudnieni za poprzedniej ekipy. No, na tej zasadzie niedługo będziemy słyszeli, że pracownik się urodził w czasach PRL-u i też to jest jego wina. Jest to odpowiedzialność Macierewicza z Kownackim i to de facto ich kompromituje. Nie potrafią niczego kupić bez skandalu. Tak było z samolotami dla VIP-ów, tak jest z najzwyklejszymi autobusami. Co tu mówić o bardziej złożonym sprzęcie, jeśli nie potrafią kupić nawet autobusów. I to szukanie winnych w jakimś pracowniku, no to jest naprawdę żałosne.